Witajcie moi drodzy, z tej strony kina, ze mną jest Lucek. Siemanko, jestem Lucek. I ciśniemy sobie w GTVV. Nie przejedz mnie. Ej, wolałam chrupka, co? No. Przed chwilą jeździliśmy chrupkiem, to jest mój taki samochodzik malutki. Który tutaj właśnie stoi. Stoi jeszcze tutaj. Nie tylko on. Spokojnie. No, co no? Ja jedziemy... wiem, że się cieszysz, że ze mną nagrywasz, ale come on. Cieszę się na twój widok. Słuchaj, tak sobie pomyślałem, że skoro już cię mam, to pojedziemy się przebrać. Bo właśnie część moich widzów, nie wiem, czy to w ogóle interesująca sprawa dla ciebie, możemy porobić coś innego, jeśli chcesz, ale... Nie, część... no, możemy cię przebrać. Część moich widzów właśnie pytała się, ej, Lucek, może byś na odcinku tak przebrał swoją masukę, bo tak. Coś ty ubrał? Ja ubrałem ją w taki mniej więcej strój wojskowy. Co o tym myślisz? Asłuczka. Nie, idziemy się przebrać, zdecydowanie. Dobra, tutaj jest sklep z ciuchami. Tylko, o, wiesz na jakiej zasadzie będziemy tuningować Asukę? Na takiej zasadzie, że ty będziesz tuningować swoją postać i mniej więcej dobierać to, no bo ty nie będziesz widzieć, jak ja zmieniam sobie ubrania, prawda? No. Więc po kolei będziesz mi mówić po prostu, ale jak ci rozkazuję, będziesz mi mówić to, tamto. Nie czuj się w ten sposób. Dobra, trzymaj mnie krótko, Lucek. Trzymam cię krótko, tak jak lubisz, bitch. No to tak. Wejdź sobie w odzież, tylko to są chyba topy. A nie spodnie? A nie, to są spodnie, dobra, spodnie. No i zaczniemy od spodni. Po prostu mów... Chcesz taki sportowy bardziej, coś tam? Wiesz, co ty chcesz mieć na dupce? Ty, właściwie nie mam takiego właśnie stroju sportowego. Dobry pomysł. Mam taki wojskowy, mam jakiś taki elegancki, mam jakiś ekskluzywny strój. Ale takiego właśnie... Takiego to nie mam. Nie wiem, bardziej hip-hopowo, bardziej... Chcesz uwydatnić poślady? Wiesz, Asuka ma takie poślady, że nawet w bojówkach widać, jaką ma fajną dupę. Ale no, możemy... Wiesz co, ja myślałem bardziej o takim sportowym stroju w stylu amerykańskim, ponieważ jest to i tak GTA, więc może coś takiego uda się tutaj zrobić. Raczej bez problemu. Dużo strojów mam, dużo strojów mam podblokowanych, znaczy ubrań ogólnie, i też zostało dodanych kilka nowych ubrań. Znalazłem jakieś obcisłe w panterkę, to są jakby leginsy. Nie, ale... nie, obcisłe w panterkę były, trust me. Tak. Nie chcesz obcisłych w panterkę. Ty, nie. Ale... skrócone są dobre. Które? Inne skrócone. No. Chyba ja sobie założę na dupkę. Ej, ubieramy Asukę. Czekaj, shorty. Tak! Ej, w ogóle, żeby było śmieszne, jestem kobietą, która nienawidzi zakupów. Wow. W realu. Nie, ja po prostu nienawidzę. No ja też do Reala rzadko kiedy chodzę. Właściwie to, kurde, nie byłem tam od dziecka. Kiedyś kupiłem tam rower na... Ojej, ostatnio kupiłem tam rower... Jak miałem komunię. W realu, pamiętam. Wtedy były tam rowery. Ale to był rower. Już go nie ma. To są jakieś spodnie, ale to... Szukam jakichś takich właśnie do biegania sportowych. Mówisz, że tu takie są, ale... Spódniczki raczej do biegania się nie nadają. A nie wybierzesz sobie czegoś jeansowych? Bo jeansowe takie są na przykład znoszone, czarne, normalne. Ziomix, ale chodzi o to, że... To nie są sportowe, no wyobrażasz sobie bieganie w jeansach? Jeansy są strasznie obcisłe. Mi nawet chodzenie w jeansach jest takie jakieś niefajne. Już bym leginsy wziął. Bieraj. Wybierz sobie jakieś, koronkowe, które chcesz. Znalazłem dział z koronkowymi majtkami, moje ulubione u kobiet. If you know what I mean. Pończochy. 50 twarzy Greya. Lel, pończochy nawet dodali. To z tego, z tej nowej aktualizacji. Fajnie. No, powiem ci, że na wypasie ja w sumie nie grałam. No. To są a jakieś widzę, jest co i jak. No powiem ci, że nie ma wyboru za bardzo. Ja wezmę te shorty i z shortów sobie coś wybiorę takiego sportowego. Śmieszne te spodenki są, shorty. Dziwnie nogi w nich wyglądają. No. Może to kwestia butów, jakie mam na sobie, ale... No buty bardzo dużo dają. Ale też trzeba wybrać jakieś sportowe, tylko kurde, dziwi mnie to, że nie ma takiego typowego sportowego stroju. Dobra, weźmy na razie te. Wiesz co, nie wiem czy w gotowych nie będzie, ale... Popatrzę, tam są na pewno takie hip-hopowe, znaczy hip-hopowe, te lowriderowe, one są zajebiście drogie. Ojej.
To klepiesz biedę? Nie no, ja mam prawie 6 milionów gotówki. Ja mogę sobie to, kupić to ja wszystko. To jak klepię biedę? O kurde. Nie, ale gotowców my nie chcemy. Ja chcę, żebyś mi pomogła ubrać Asukę w takim fajnym stylu, no. Mam już takie... Co ty patrzysz? Znaczy nie, czy ja aktualnie patrzę topy. Ha, okej. No to ja jeszcze spróbuję... No mówisz, że te jeansowe do biegania. Ja tego nie widzę. Hmm. Jeansowe są takie... Powinien ale być takie, normalnie... wiesz, takie ala lekki skatik. Tak, tak. Luzie, takie jakbyś dresowe. Potrzebował podbiec i zarąbać komuś furę, to nie będzie ci przeszkadzać. Tak, to jest dobry pomysł. Bojówki, takie krótkie. No właśnie mam takie jeansy sine jakieś tam. Takie krótsze. Spodnie sportowe, tu są takie właśnie. Tylko że one kiepsko wyglądają, myślę. No ale dobra, na razie dajmy je i myślę, że szare. Grafitowe one są. Jezus Marek, to te ciuchy tu dodawał. No, ej. Niektóre są takie szmaty, że szok. No nie, masakra są niektóre. Są spodnie. Mogę sobie ubrać prochowiec, no na pewno. Specjalne. Lucek, nie będę go roztwierać przed tobą. Kogo? A propos roztwierania, mam czekoladę. Pokażę wszystkim, jaką mam czekoladę. Taką. Nie pokażę jakiej firmy, bo nikt mi za to nie zapłacił. A z czym masz dobrego? To jest... Czekaj, bo tu jest napisane, ale ja nie umiem czytać. To jest tak. Jakieś tofi coś tam. Dobre to jest. Ja nie lubię czekolady, więc wiesz, ale... Jak można nie lubić czekolady? Ty żyjesz pod kamieniem? Nie, w Częstochowie. O. Ale fajne Jezus. Koszulki. Chcę ją. Designerskie, to jakieś koszule. Koszule z... O! Boże, szlafroki jakieś. Co oni tu dali? No są takie jakieś nowe rzeczy. A weź sobie obczaj te takie stroje w ogóle seksowne. To jest w ogóle akcja. Swetry sportowe. Ja bym chyba nie chciał biegać w swetrze. O kurczoki, mam coś fajnego dla suki. Bez rękawniki. To są takie właściwie biustonosze. Tylko moja suka, no jakby to powiedzieć, nie ma zbyt atrakcyjnego biustu. I zdecydowanie bardziej widzę ją w tym. Znaczy atrakcyjną, ona ma sportowe cycki, ja to zawsze powtarzam. Ja ci powiem tak, w tej grze nie da się zrobić za bardzo atrakcyjnego biustu. Sorry, moja suka ma atrakcyjny biust, źle to ująłem, tylko po prostu, no jakby to powiedzieć. Dobra, mam coś tutaj. O, fajnie wygląda. Bikini. Bikini nie. To też nie pasuje do biegania. Lucek, jak coś to pamiętaj, że pewnie masz kamerę włączoną, żebyś tam fapić nie zaczął. Spokojnie, spokojnie. Jestem zaspokojony, chłopak. No, a stąd to nigdy nie wiadomo. Wyciągniesz potwora i... Spoko. Internety upadną. Już upadły. Co ty żyjesz? A, już mówiłem. Kamizelki, no nie, no tu raczej nic nie ma. To już chyba. Ale te spodnie zdecydowanie nie pasują, no. Znaczy to jest fajne. No, kapelusik muszę usunąć zdecydowanie. Nakrycia głowy, coś innego muszę wybrać. Kina. Zamiast mi pomagać, to ona sobie tam przegląda w ogóle. Nie no przejmuje ja nie się. No co ty chcesz założyć na dupę, no. No, spodnie. Teraz założyłem sobie takie taki bezrękawnik. Czekaj, tu są jakieś inne topy? Pewnie to samo. A jakże. Założyłem sobie... Ubierz ją w luźny strój, no. W luźny? No. A może masz nie? Tak! Masz się wyluzować. Czapeczka bez daszka. Wyluzuj, Asuka. O, fajne te czapeczki, no pasowały do takiego ten... Do takiego biegania, jakby. No, takie bluzek lubię. Belecik? Wojskowe. Kapelusz raczej nie no, te luźne bezrękawniki to jest jakieś nieporozumienie, nie. Ludzek, masz zakaz zakładania bezrękawników. Ale moment, nie widziałaś wszystkich. No właśnie przeglądam, ale każdy jeden spłaszcza cycki także u. No, a to prawda jest akurat. Mogę nie się no, tobą... no Wisło jak... No. Czapeczki bez daszka, fajnie to wygląda. A Suka mówi, że lubi takie czapeczki. Lucek, słyszysz głosy? Co oni tu dodawali?
To jeszcze tylko buty trzeba zmienić, ale spodnie też jakieś inne, no bo no to nie pasuje trochę. Sportowe okularki. O! Fajne! Coś kupiłam przez przypadek. Kogo? Coś sobie kupiłam przez przypadek, ale co tam. No dobra. Okulary na luzie. Nie no, takie to nie chcemy. Nie. Pilotki też nie. Mają być okulary sportowe. Na wypasie, na strzelnicę. Nie. Mają być okulary do biegania. Dobra, no to tylko te spodnie jakoś nie pasują, albo no ten top nie pasuje zdecydowanie. No i buty, kurde, gdzie tu się buty wymieni? A, już widzę. Wow! Boże. Fajnie ogarnęłaś tą swoją laskę. Też masz nie tatuaż? Nie wiem, co ty widzisz. No! Shit. Ty masz taki sam tatuaż jak ja, ziomek. No, mamy dobry gust, ludzku, no tak się czasem zdarza. A gdzie tu się wybiera buty? Dobra, będzie. Dobra, spodnie, no spodnie trzeba zmienić, masz rację. Tylko nie dżinsy, no gdzie dżinsy, no ale... Tu są buty, ludzku, chodź do mnie. O, te będą pasować. Można biegać na bosaka. Ale no... Moja suka nie będzie biegać na bosaka jak jakiś wieśniak. No wiesz, twoja suka ma biegać się, na bosaka. Proszę się ogarnij troszeczkę. A że ja? No. Nie. Ej, no i zobacz jak wygląda. No. Czekaj, bo już wychodzę, spojrzeć na siebie, gdzie ty jesteś? Z tyłu. Ja! Nie! Ludzku, zmień tą koszulkę, zdejmij te rękawiczki, ściągnij tą czapkę. No dobra, rękawiczki to wiadomo, że się ściągnie. Chociaż nie, dobra, czapka jest niezła, ale rękawiczki ściągnij, zmień koszulkę na coś bardziej sportowego, ale no takiego sportowego na zasadzie można nosić na co dzień, a nie tak sportowe, że ocieka potem. O, no, przepraszam. Czekaj, gdzie ja tu mam? Forza? Nie mogę to są buty z trajbanem. Czekaj, strój. Okulary. 85 level. Ej, no. A gdzie tu się czapki składa? Kurde, nie czapki, co ja miałem? Rękawiczki. Kolczyki, łańcuchy, zegarki, kaski, czapki, okulary, strój. Ale rękawiczek to ja tu nie widzę. A nie, były. To będzie nosił. Zbugowały się. No, teraz będzie git. Dobra, mówisz, że masz tu jakieś buty. Kurde, ale ukryli te buty. Dobra. Dobra, szukamy na wysokich trampki. Nie no, trampki do biegania to nie. Ja sobie zarzuciłam te, jak to się nazywa? Japonki. O, buty do biegania są. O, ale fajne buciki. Jakie by tu wybrać? Ja sobie trampole zarzuciłam. No, trampki też były spoko. Myślę, że dam sobie jakieś ciemniejsze. No dobra, to mówisz, że spodnie są ok, to zostały tylko topy do zmiany, czyli muszę zmienić sobie to. No dobrze, zawsze to jakaś pomoc, rzeczywiście może ta... No trochę to jednak nie pasowało. Za obcisłe to, te cycki nie są takie znowu fajne. No masz rację, coś tym jest. Te cycki nie są takie znowu fajne. Bluzy z kapturem. No dobra, Kina. Ja kupię sobie Iceronowy zegarek. Kina, powiedz teraz, jak to wygląda. Już patrzam. No lepiej. A buty? Buty fajne. Dobra, spoko. I z tyłu mam taką naklejkę. Lover. Nieźle. Mam tutaj do wykonania misję u Lamara, bo to są bardzo stare misje, czy stare, no z aktualizacji, gdzie były chyba lowridery. Słabo słychać trochę, bo musiałem wyciszyć grę, żeby kinę było ładnie słychać. Kina jest ważniejsza od muzyki, tak czy nie? Ojejku, mokre gacie, o. Coś powiedziała, ale nie wypada, bo to jednak jest nagranie. Co nagranie? Ja zawsze natomiast... mam kilka kompletów gaci, jak przychodzi do spotkania z tobą, ziomek. Lucek, ja jak się z tobą spotykam, to ja już nie mam gaci, bo same spadają. Shit, wiedziałem, że tak będzie. No dobra, tu mamy tak. Widzieliśmy się w zeszły weekend, więc... Nic nie mów, to jest tajne. Tam się działo, no proszę cię, zdjęcia tam się są. Działo i tam stało, wbijaj na Jezu, tego Lucek, kuka. Jezu, Lucek, my się selfiacza nie strzelili. O kurde, umiesz? Jak to się mogło wydarzyć? Właśnie, dawaj ziomek. Z kiną na bieganiu. Czekaj, to wezmę sobie tak. Myk, autoportret.
Gdzie ty jesteś? O, jest ziomek. I tak bardziej, wiesz, że mi chodziło bardziej o jemy i my tupy, nie? Myślałem, że w GTA. Tak z góry trzeba, żeby wiesz. O dobra, jak te gimbuski. Dziubek! Dziubek zrób, Asuka! Wyceluj i strzel. Sfotografuj samochody przyjeżdżające na spotkanie Vagosów, aby Lamar mógł wskazać, które ukraść. No okej. Ja mam być naziemną? Ja mogę być naziemną. A czy ja nie wiem, co robi która? Wszyscy zabijają. Siemanego! Jonego! Oh shit, man! nie czaję, motherfucker! Oni mają zajebisty akcent. No. You see this motherfucker? O Boże. Bitch ass nigga. Nie. Ten ziomek, ja z ludzkiem nie mogę. Ten Mornix jest spoko. To jest Lamar. Tylko zobacz, on ma już takie przepalone oczy. Zobacz, on ma nawet brązowe oczy, jakby nie srał przez 5 lat. Ja nie wnikał, gdzie ty mu zaglądasz i skąd wiesz, ile on nie sra, nie? I takie portki ma też długie. Ale co masz na jego oczy? Widziałaś jego oczy? Może ma takie soczewki, nie wiem. I wymienia czy coś. Myślisz, że soczewki się robią brązowe, jak ich nie wymieniasz? A cholera wie, nigdy nie miałem. Dobra. Amunicję, wyrzuć broń. Ziomik, ja idę na dach i teraz tak. A musimy ja przeczytać co na dole? Tutaj... Co mam tu robić? Czekaj, trzeba zrobić. Tak, ty masz być na dole. Masz tam podany punkt, gdzie musisz iść. Hej, what the fuck? To jest coś innego. Panie, to jest to, czy to nie jest to? Okej. Okay. Wybierz telefon. Wyciągnij telefon za pomocą tego. Wybierz snapa. Sfotografuj, okej. Okay. Tutaj będą nadjeżdżały auta. Ja tak stoję chyba trochę za bardzo na widoku, ale... Kontynuuj. Nic. Spróbuj się może schować. Ja nie wszystkie samochody mogę sfotografować. Dlatego część musi... No, wypadałoby jakbyś ty zrobiła. Wiesz. A jest to za bardzo za tym? Nic. Jest wszystko okej na razie. Ja nawet mogę fotografować przez murki, jak się okazuje. Lel, spoko. Wow, a co to? Aha, do tego miałem, jest słaby. Dobra, Lamar teraz wybiera pojazdy, które będzie trzeba chyba zwinąć. I trzeba będzie załatwić ich kolesi tam. Ja mam strzelać foty wszystkim, coś tam? No ja już postrzelałem, już załatwione. Aha, no dobra. To chyba tylko ja miałem robić, przepraszam. Wbijamy czerwony i fioletowy. Okej, okay, ale najpierw musimy ostrzelić tych patołachów. Ja zaczynam. Masz tak snajperką? Ojej. Tylko uważaj, bo oni czasami mocno strzelają, wiesz? Oj tam. No, to nie są przelewki. Czasami te boty naprawdę mogą ogarnąć niezłego heada dla ciebie. Ja im radzę, okay. Nie. Idzie do ciebie, osłaniam cię. Ty, osłaniam ale... mnie, bo ja oczywiście nie założyłam na siebie kamizelki, albo już ją straciłam. Ja miałem kamizelkę, ale już mi całą zjedli. Dajesz sobie radę tamten. Tak, jest okej. Okay. Spoko, ziomik, nie z takiego gówna wychodziłem. Dzięki za info. Musimy uważać, żeby tych samochodów nie uszkodzić. Ty, ale oni z tych pistolecików z tak daleka strzelają i nie trafiają. Ale dobrego celu. Ja jestem na takiej pozycji, że nie mogę do nikogo se strzelić. Spokojnie. On pod kontrolą wszystko. Nie no, nigdy bym nie twierdziła, że nie masz, ale... Ja muszę wziąć jednego i ty jednego. Dobra, wiesz co, mała, schodzę do ciebie. Chodź do mnie. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie można zajść. Okej, znalazłem. O, to są jakieś ciężarówki. Też tu jest taka muza jakby z pornosa? No. Specjalnie wybrałem taką misję dla nas, ziomek. Wiedziałam, że na ciebie mogę liczyć. Jak zawsze. Tyle zbieraliśmy do tego GTA. Garem of out.
No. Ja się zbierałam, przyznaję się. Tak, mówiłaś, jak chcę grać, a ty mówiłaś, nie, Lucek, sorry, ale... Ale dzisiaj nie. Może jutro? Nie, jutro też nie. Pojutrze? No dobra, jutro, pojutrze też. Piszę do kiny pojutrze. Toki nagramy? Nie, bo główka mi boli. No, no! Bo jakim główka, bo dupka... I tak doszło, że... Przez 3 miesiące nie graliśmy. Oj, no przepraszam, ogarnę dupka. Tych nie musimy kraść. Czekaj, bo ja mocno obrywam. No chowaj się, bo oni naprawdę są dobrzy. Dobrzy, dobrzy. Orzesz ty w mordę. Zaraz. Dobra, Lucek, bierzemy furę i spierdzielamy. No, tak zrobić trzeba. O, ja biorę... O, ja ginę, już ledwo żyję. Kurde, czekaj, jak oni je przestrzeli? Skakuj w furę. Uważaj, z tyłu, za tobą. Skakuj w furę. Bierz drugą, znaczy jedną, ja muszę się szybko uleczyć. Biorę szybko przekąski. Na serada, tak. Uciekaj. Czekaj, bo tu po trupie przejechałam. Jedź po trupach. Po trupach do celu. Jak na YouTubie. Ja tam... Na YouTubie nie jeżdżę po trupach do celu. Fuck. Nieważne. Graj. Nie ma czasu na kurtuazję. Gram, jadę. Ty, ja nie miałem tego lowridera. Shit. Jakby ja tu... Czekam, znaczy nie mogę. Gdzie tu się jadło? Komski. No. Paka, jadę do ciebie! Ale kurde, ale mnie strzelają mocno. Akurat wziął takiego lowridera, który ma odkryty dach. No, cholera, jasne. Takie sobie wybrał. Jak skręca to coś. Działa hydraulika? Nie umiem wyłączać. Moment, to się jakoś na padzie robiło fajnie, łatwo. Yeah! Moja suka jak się wozi. Ej, spoko, co ja jadę w kim po wozie. Patrz, ziomek. Lucek Bogra stwierdziła, że jesteś moim partnerem, chodź. Zobacz. A, ty siedzisz w samochodzie, ale patrz na to. A suka, aka zimny łokieć? No, zajebiste to jest. Tylko dlatego tej animacji można kupić sobie lowridera za 2 miliony. Żartujesz. No, taki tunik jest drogi tych lowriderów cholernych. What's up, man? Lucek? Okej. Ciekawy dźwięk wydałeś. Jaki? Później ci powiem. Moja kochany suka. Chłopak. Ja jestem kochany. Ja jesteś. Dobra, gaz. Zaraz się zdziwisz, mała. Jak to się... Moja suka już siedzi w rozkroku, wiesz o co chodzi. Obawiam się, że ja też. Jeszcze z pierwszej osoby! Nie skacz. Dobrze. Nie podaj łapy, nie podaj łapy. Ja nie umiem tak... Pływać tak nie umiem. Bardzo fajnie jest. Ja nie wiedziałem, że skutery mają takie fajne liczniki. Zegary. Masakra. Ale jest ten fajny. Ojej. Ty wybrał. Fajnie się tak pływa, no co ty chcesz? Mi się no podoba. Zarąbiste. Po co w tym skuterze wodnym lusterka? Nie znam się w sumie na skuterach. Po co w skuterze wodnym radio? Jak to po co, żeby słuchać? Jak słuchasz na skuterze wodnym radia? Normalnie. Dobra, nie skaczecie, to ja skoczę. Słaby. Jak to nie? O kurde! Mi się rozwalił o ten filar. Widziałam. Jestem tuż za tobą. O! Teraz ładnie wyskoczyłam. Ekstra. Bardzo krótki wyścig. Jak się śmiesznie pochylałaś do przodu. Ej, no. Ej, co byś... O właśnie, mam takie pytanie do widzów, bo ostatnio zacząłem sobie nagrywać Scrap Mechanic i tak myślałem, bo kino ma bardzo płynną wyobraźnię czasami, tak myślałem, że moglibyśmy nagrywać razem tę grę. Czy widzielibyście kinę ogólnie właśnie w tej grze, Scrap Mechanic? Hmm?
Tam się buduje różne... Właśnie, a przede wszystkim czy Kina by miała ochotę zagrać w tę grę? Bo tam się buduje różne rzeczy i w ogóle jest fajnie. Bardzo fajnie się tam robi wszystko. Można coś będzie ogarnąć. No, właśnie. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, Kina, ze mną był Lucek. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku i zapraszam na kolejne. I trzymajcie się, cześć! Pa, pa. To mnie strasznie jara od młodych lat, jakby jest to czymś, jest to coś, co lubię robić. No i właśnie byłem sobie w takiej galerii, no i kurde, zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. Fajna, fajna sprawa i w ogóle fajny pomysł, bardzo odważny zresztą, no bo... Takie galerie, zakładanie tych galerii to jest sposób na biznes, ale...